Proszę w tej chwili profesor doktor Habilitowaną Bożenę Czwojdwagę do wystąpienia zatytułowanego Królfia Zofia Holszańska i jej sanockie dziedzictwo mamy przed sobą specjalistkę od tego zagadnienia i niewątpliwą gwiazdę tego przedpołudnia. Dziękuję Ci bardzo. Drodzy Państwo, bardzo mi jest miło gościć na Zamku w Sanoku. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Jarosławowi Serafinowi, że mogłam tutaj przyjechać. Dla mnie to jest podwójna przyjemność, ponieważ mogę wygłosić ten referat na Zamku Zofii Holszańskiej, którą darzę nieprawdopodobnym sentymentem, a nawet mam nadzieję, że być może spotkam w murach zamku jej ducha, bo chciałabym przedyskutować kilka problemów, co do których mam pewne wątpliwości w przypadku jej biografii. Ponieważ mamy pewne opóźnienia, a nic tak nie dyscyplinuje jak jednak słowo czytane, dlatego Państwo pozwolicie, że w przeciwieństwie do moich poprzedników swój referat po prostu odczytam. Drodzy Państwo, w 1420 roku po śmierci Elżbiety Granowskiej, swojej trzeciej ukochanej żony, Władysław Jagiełło nie planował kolejnego mariażu. Panowie polscy uważali jednak inaczej, szczególnie kiedy pojawiła się propozycja Zygmunta Luksemburczyka, który zaproponował Jagiele rękę swojej bratowej Owki, wdowy po Wacławie IV, a w posagu obiecywał Polakom Śląsk. Nikt na to wprawdzie nie, wie, nikt na, nikt to wprawdzie nie wierzył, ale propozycja była warta przemyślenia. Tymczasem wypadki potoczyły się inaczej. Zimę przełomu 1420-1421 roku Jagiełło spędził na Litwie. Najpewniej wówczas z inicjatywy wielkiego księcia Witolda zobaczył po raz pierwszy Sonkę Holszańską. Przyszła królowa Polska była córką Andrzeja Holszańskiego i Aleksandry Drudzkiej, a jej ród wywodzić się miał od legendarnego księcia Holszana, założyciela Holszan leżących w powiecie ośmiańskim. I pieczętować się herbem Hipocentaurus. Po szybkiej śmierci księcia holszańskiego Andrzeja, jego osierocone czy córki wychowywały się na dworze stryja Semena. Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawił się plan poślubienia Sonki. Dość, że Jagieło przedstawił go panom polskim zaraz po usłyszeniu propozycji Zygmunta Luksemburskiego, odrzucając tę propozycję. W początkach stycznia 1422 roku rozpoczęto przygotowania do ślubu z Sonką. Zanim jednak do tego doszło, księżniczka holszańska a, musiała przyjąć chrzest katolicki, przy okazji którego zmieniła imię na Zofia. W lutym w Nowogródku biskup miednicki Maciej udzielił ślubu Zofii Władysławowi Jagiele. Po ślubie, zgodnie z wielowiekową tradycją, władca oprawił żonie 10 tysięcy grzywien posagu na wyszczególnionych dobrach, wśród których jeszcze nie było ziemi sanockiej. Oprawa posagu objęła zwyczajowe ziemie, na których oprawiano posag i poprzednim władczyniom, czyli Bieckiej, Nowomiejskiej, Korczyńskiej, Radomskiej, a przede wszystkim najstarszej związanej z oprawami królowej, czyli Sądeckiej. Na listopadowym zjeździe w Niepołomicach w 1423 roku wyznaczono koronację Zofii na marzec następnego roku. I rzeczywiście, 5 marca 1424 roku w katedrze krakowskiej arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec ukoronował Zofię na królową Polski. Wkrótce po koronacji król wystawił dwa dokumenty. 9 marca dodał do dóbr zapisanych jej po ślubie dwie wsie Zagość i Bogucice leżące nieopodal Stopnicy, a 11 tego miesiąca dodał do jej ziem oprawnych Inowrocławską, Powiat Nieszawski oraz w końcu ziemię Sanocką. Kiedy Jagieło zapisał Zofii Holszańskiej 10 tysięcy grzywien posagu na ziemi sanockiej, młodziutka wówczas królowa chyba nie podejrzewała, że miejsce to stanie się jej ulubionym miejscem pobytu. Ze wszystkich zapisanych jej przez męża ziem, Bieckiej, Radomskiej, Sądeckiej czy Nowomiejskiej-Korczyńskiej, to właśnie sanocka najbardziej przypadła jej do gustu. Jednakże za życia Władysława Jagieły źródła tylko raz na dobrą sprawę odnotowały pobyt królowej w jej dobrach oprawnych. Latem 1433 roku odwiedziła kilka miejscowości, m.in. Nowy Sącz, Biecz, a przede wszystkim Sanok. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy była to rzeczywiście pierwsza wizyta królowej w jej dobrach oprawnych, ale jeżeli tak było, to wizyta na Sanockim zamku już wówczas musiała przypaść jej najbardziej do gustu. Kiedy król zmarł, zainteresowanie królowej dobrami oprawnymi, a szczególnie ziemią sanocką, zdecydowanie wzrosło. W 1435 roku spędziła tam kilka jesiennych miesięcy, starając się jednak woli prawdy przywać także i w innych dobrach oprawnych. Więcej jednak zajmowało ją wówczas poparcie dla starszego syna, którego po różnych problemach udało się osadzić na tronie krakowskim. Władysław był jednak nieletni, więc rządził przy pomocy Rady Królewskiej przy wspomaganiu przez matkę. Królowa zatem spędzała czas podróżując pomiędzy Krakowem a swoimi dobrami oprawnymi. Jednak już w 1437 roku źródła najczęściej odnotowywały ją w Sanoku lub nieodległym Bieczu. A po wyjeździe w 1440 roku obydwu synów z kraju, Władysława na Węgry i Kazimierza na Litwę, coraz częściej przebywała w gościnnych murach sanockiego Zamku. Z jednej strony wybrana lokacja była bliżej zarówno granicy z Litwą, jak i z Węgrami, co pozwalało Zofii szybciej otrzymywać informacje na temat swoich synów z drugiej widać wyraźnie, że siedziba sanocka przypadła królowej do gustu. W latach 1440-1444 praktycznie nie ruszała się z Sanoka. To tam przyjeżdżają panowie polscy, łącznie z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim, aby podzielić się informacjami z Wilna i z Budy, a także aby naradzić się nad dalszym działaniem w okresie przedłużającej się nieobecności władcy w Koronie. Sanok po śmierci Władysława Jagiellończyka podwarną stanie się w pewnym momencie najważniejszym miastem w kraju. Podczas pobytu w Zofii na Zanockim Zamku będą tam zjeżdżać panowie polscy na narady z królową matką, aby podjąć decyzję o zakończeniu poszukiwań Władysława i sprowadzeniu Kazimierza Jagiellończyka do kraju i ukoronowaniu go na króla Polski. Okres bezkrólewia Zofia spędzi praktycznie cały czas w Sanoku, wysłuchując narad możnych, Wysyłając stamtąd posłów, wpierw na Węgry, w celu ustalenia, co stało się z jej starszym synem, później na Litwę, aby ustalić punkt działania z młodszym. Kiedy Kazimierz zostanie królem polskim, matka będzie często witała go w granicach państwa, spędzała z nim pobyt w koronie, zawsze jednak powróci do Sanoka, rzadko przebywając w swoich komnatach na Wawelu. Podczas swoich pobytów Zofia bardzo dbała o rozwój ziemi sanockiej. W 1438 roku lokowała na prawie wołoskim wieś Szczawne, a w 1441 roku na tym samym prawie wieś Radoszyce. Prawo to nadawanie główno dla Wołochów i Rusinów. I były to przede wszystkim na osady pasterskie położone w wysokich, nierzadko niedostępnych partiach gór. Nie zmienia to faktu, że zasadzca, czyli założyciel wsi, był zobowiązany do pewnych posług zgodnych z innymi lokacjami. Czyli że w razie wojny właściciel, w tym konkretnym przypadku Jakub Wołoch, miał się stawić konno, a wszyscy mieszkańcy byli zobowiązani do obrony sanockiego zamku. Co ciekawe, prawo to upowszechniło się dopiero w drugiej połowie XV wieku. Królowa była zatem niejako prekursorką, a na pewno przyłożyła się do rozpowszechnienia tego typu lokacji w ziemi sanockiej. Jak wspomniałam, władczyni bardzo dbała o ziemię sanocką. Po pożarze pobliskiej terawy królowa zwolniła 15 najbardziej poszkodowanych mieszkańców na 3 lata ze wszystkich opłat. Dbała także o bezpieczeństwo karawan kupieckich jadących z Sanoka do Bardiowa, na które w pobliskich lasach czyhały bandy zbójców. W okresie ochrony kupców wyznaczała specjalne straże, które strzegły bezpiecznego przejazdu karawan przez Ziemię Sanocką. W 1448 roku królowa zwołała nawet zjazd poświęcony problemom zbójnictwa na handlowych szlakach wiodących przez Sanok. Po jej zakończeniu poinformowano mieszkańców leżącego nieopodal Bardiowa, aby lepiej strzegli dróg, szczególnie w okolicach zamków zbójeckich Makowica i Brzozowica. Jej kancelaria korespondowała także z rajcami Bardiowa w sprawie skarg na rozbójnika Radkowicza, który okupował przełęcze pomiędzy Koroną a Węgrami. Sprawa z bezpieczeństwem była dość poważna, dochodziło bowiem do wielu niebezpiecznych incydentów. W 1446 roku pod samymi murami zamku doszło nawet do morderstwa. Ofiarą dwóch złodziei koni stał się sam pisarz kancelarii królowej, który miał to nieszczęście, że przełapał ich na gorącym uczynku. Poza tym, poza tym zamek wybudowany w, okres, w czasach Kazimierza Wielkiego wymagał gruntownego remontu, czym także zaczęła się, zajęła się władczyni. I tutaj właściwie takie nawiązanie do referatu doktora Piotra Kotowicza, bowiem kazała bowiem Zofia remontować mury wokół muru zamkowego, który należało zacząć reperować zaczynając od muru leżącego najbliżej komnat królowej. Sanocki zamek, z racji położenia na pograniczu i przy ważnych szlakach, musiał być dobrze ufortyfikowany oraz uzbrojony. Choć z tym ostatnim nie było zawsze tak dobrze. Kiedy Wojciech Malski, czyli starostwa, obejmował starostwo sanockie, w inwentarzu zamkowym odnotowano, iż w zbrojowni zamku były jedynie trzy hufnice, jedna żelazna hakownica, prochu tyle, ile mieściło się w małym kubku, dwie beczki pełne strzał i jeden łuk w pudle co nie świadczyło najlepiej o zbrojmistrzu zamkowym. A bronić trzeba się było, bowiem w tym samym czasie na zamek napadł zbójnik Sainz Olszawicy i próbował go podpalić. Zofia i jej poddani mieli zatem pełne ręce roboty. Co ciekawe, źródła nie odnotowały pobytu królowej, ani też żadnych dokumentów wystawionych dla miasta w roku 1457, kiedy to w październiku wybuchł w mieście wielki pożar, paląc sanok. Pobyt Zofii na zamku odnotowano dopiero trzy lata później, co wydaje się dosyć dziwne, patrząc na jej dotychczasową troskę, obyd miasta i jego mieszkańców. Pomimo, że dobra te należały do oprawy wdowej królowej, to jednak zarządzał nimi urzędnik królewski, z którego obsadą władczyni początkowo nie miała nic wspólnego. Był on wybierany i zatwierdzany jedynie przez króla. W czasie, kiedy ta ziemia należała do Zofii, starostowie ziemi Sanockiej zmieniali się sześciokrotnie. Pierwszym z nich był Janusz Skobylan, który w 1430 roku oddał ten urząd w ręce Micha Mikołaja Schrząstowa, o czym już mówił profesor Sperka. Wątpić jednak należy, aby władczyni miała jakikolwiek wpływ na tę nominację. Przez cały czas sprawowania przezeń tego urzędu nie udało się zaobserwować jakiejś bliższej współpracy starosty z królową. Dopiero kolejna nominacja starościńska mogła nosić znamiona wpływów królowej Zofii. Mikołaj Chrząstowski po raz ostatni na tym stanowisku wystąpił w 1437 roku, a w marcu roku następnego na starostwie sanockim odnotowano Piotra ze Smolic, człowieka blisko związanego z królową. W obliczu małoletności króla, nominacja na starostę ulubionej ziemi mogła wyjść od królowej. Sam Piotr był jednym z tutorów, czyli takim opiekunów, którym powierzono władzę właśnie na okres niepełnoletności władzy. Już od roku 1435 źródła odnotowały Smolickiego w otoczeniu Zofii Holszańskiej i od tej pory pojawia się tam coraz częściej, co niewątpliwie tłumaczy nominację na wspomniane starostwo. Kolejny starosta chyba jednak ponownie nie był konsultowany z władczynią. Jej syn był już wówczas pełnoletni i w dodatku przebywał na Węgrzech, skąd nominację starościńską przywiózł sobie Janku Ropatła Wańcuchowa. Za to wybór jego następcy był ewidentnie wyborem Zofii. W dodatku przeprowadzono tę nominację w sposób niezwykły, bowiem dokonała go królowa, a nie król. W okresie bez królewia zawieszono obsadę urzędników ale nikt nie sprzeciwił się Zofii, kiedy mianowała starostę w swoich dobrach oprawnych. Nowym starostą sanockim został Wojciech Zmichowa, dawny dworzanin Władysława Jagiełłończyka i bliski krewny Grzegorza Zbranic, podkomorzego dworu królowej. Co najważniejsze, po swojej koronacji Kazimierz Jagiellończyk nie zmienił decyzji matki i Wojciech pozostał na tym starostwie aż do 1450 roku. Ustąpił zań zapewne ze względu na stan zdrowia, wkrótce bowiem zmarł. Nowym i ostatnim starostą w Ziemi Sanockiej za życia Zofii był Mikołaj Pieniążek z Witowic, człowiek od dawna związany z władczynią. Jej nominacja na to starostwo niewątpliwie wynikała z sugestii monarchini. Zofia doskonale znała Mikołaja, był on bowiem już starostą Bieckim, które także wchodziły w skład dóbr oprawnych a wkrótce po nominacji starościńskiej w dobrach sanockich został starostą sądeckim kolejnych z dóbr królowej. Ścisłe kontakty i zaufanie wobec władczyni poddanych w ziemi sanockiej wydać wyraźnie, kiedy władczyni lubiąca nowe, piękne suknie i biżuterię często potrzebowała pieniędzy i występowała do swoich poddanych o pożyczki. Gdy, gdy dług nie był wysoki, wierzycielom z ziemi sanockiej wystarczyło jedynie słowo królowej. Jeżeli gdy dług wynosi już więcej niż 500 grzywien, wówczas żądano rękojmi, której udzielali ręczący za monarchinie jej urzędnicy dworcy. W 1450 roku Zofia pożyczyła od Mikołaja pieniążka aż 600 grzywien, dając mu za to w zastaw zanek sanocki, miasto oraz kilka okolicznych wsi. Królowa jednak zawsze starała się spłacać w terminie swoje długi i nie było z tym większego problemu. O zaangażowaniu władczyni w ziemi sanockiej świadczy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż najważniejszym sądem w średniowiecznej Polsce były sądy królewskie, incuria regialis. Odprawiane były podczas pobytu króla w danej ziemi i zasiadał w nim z reguły sędzia, podsędek i pisarz tejże oraz asesorowie. W latach 1434-1461, czyli od chwili śmierci Władysława Jagieły, aż do swojej, głową sądów ziemi sanockiej była królowa Zofia. Monarchini wkroczyła tu w kompetencje królewskie i w ten sposób na okres wspomnianych lat ziemia stała się jej okręgiem sądowniczym na tle innych obszarów ziemi ruskiej. To królowa mianowała sędziów i pisarzy, a powyższy przykład pokazuje, że uczyniła także to raz względem starosty. Dotychczas królewski sąd inkuria zastąpił król królowej, inkuria reginalis. I była to najwyższa władza sądownicza w tym okresie. Co ciekawe, żadna inna ziemia z jej dóbr oprawnych nie doczekała się takiego wyróżnienia. W księgach sanockich kilkukrotnie odnotowano sądy z jej udziałem. Czasem nie zaznaczano tego, ale skład sądu z królową i dostojnikami wskazuje na to, że właśnie tak się odbywał. Asesorami królowej podczas tych sądów byli, w przeciwieństwie do analogicznych sądów króla, jej urzędnicy dworscy. I to oni najczęściej zasiadali wówczas w sądzie. Przez cały okres rządów królowej w księgach sanockich odnotowano szereg takich zjazdów królowa rozstrzygała sama lub poprzez swoich urzędników dworskich m.in. spór pomiędzy rajcami sanockimi, w jej rękach leżał los złodzieja, który skradzione rzeczy porzucił pod siedzibą królowej oraz wspomnianych już zabójców pisarza Zofii, zamordowanego pod murami Zamku Sanockiego. W 1446 roku królowa rozstrzygała spór pomiędzy radą miasta Sanoka a Tomaszem Skonczewiczem, mieszczani mieszczaninem sanockim, o ogród na górze stróżnia, położony blisko miasta, przydając ten ogród miastu. Spór ten trwał od kilku miesięcy, Zofia zatem wpierw powołała komisję do rozpatrzenia tej sprawy, a następnie na sądzie sama wydała wyrok. Sąd królowej odbywał się w zależności od jej pobytu w Sanoku. Często w źródłach odnotowano, że czekano na królową z wyrokiem. Najczęściej jednak odbywał się, najczęściej odbywał się jednak do czasu objęcia tronu przez Kazimierza Jagiellończyka, czyli w latach 1434-47. Nie oznacza to jednak, że po koronacji Kazimierza powróciły do Sanoka sądy królewskie. Co ciekawe, Jagiellończyk nie dość, że nie zmienił decyzji matki w kwestii obsadzonego przez nią starosty Sanockiego, to jeszcze zostawił w jej gestii Sądy Królewskie w Sanoku. Prece, jest to precedens, którego nie ma w dziejach polskich, historii Polski średniowiecznej. W Sanoku zatem do śmierci królowej odbywały się sądy z jej udziałem, acz należy zaznaczyć, że od koronacji Kazimierza jednak troszkę rzadziej niż wcześniej. Kiedy jednak Zofia zmarła, król przekazał ziemię sanocką swojej żonie Elżbiecie, ale wszystkie uprawnienia sądownicze i nominacje starościńskie powróciły do króla. Podczas 39 lat swojego panowania królowa często bywała w Sanoku. Źródła odnotowały jej pobyty tam wielokrotnie w ciągu aż 16 lat. Było to najczęściej poza Krakowem, odwiedzane miasto przez Zofię. W 1460 roku gościła na nim swojego syna i synową. Władczyni zdążyła w nim jeszcze być w roku swojej śmierci, 1461. Spędziła tam wówczas wiosnę i lato i dopiero w sierpniu przyjechała do Krakowa. W stolicy przebywała wówczas brzemienna Elżbieta Rakuska, która w początkach tego miesiąca powiła syna. Wizyta Zofii, związana zarówno z, po, z porodem synowej, jak i napiętą sytuacją po rozruchach po zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, była niewątpliwie wsparciem dla Rakuszanki. Niedługo po powrocie do Krakowa Zofia zachorowała, a 21 września 1461 roku zmarła sparaliżowana na Krakowskim Zamku. Po jej śmierci Kazimierz Jagiellończyk nadał dobra sanockie swojej żonie ale Elżbieta nigdy nie uzyskała takich praw i przywilejów, jakie w Ziemi Sanockiej miała Zofia Holszańska. Dziękuję Państwu bardzo.